Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy u kolegi Dominika Palarskiego. Przed chwilą u kolegi Dominika nagrywaliśmy film poświęcony gołębiom młodym, a dokładnie programowi, jak stosować różnego rodzaju preparaty firmy Vetshredder w trakcie sezonu gołębi młodych. Teraz jesteśmy po zakończeniu sezonu gołębi dorosłych. Przypomnijmy tylko o sukcesach kolegi Dominika w tym roku. Powiedzmy, Dominik, jak to te loty przebiegały? No, loty przebiegały bardzo dobre. Na stare zrobiłem mistrza z całości. Typowane zrobiłem również mistrza. No, myślę, że kilka razy pierwszy gołąb, pierwszych cztery. Także myślę, że sezon udany, jak wspomniałem wcześniej, maratony mi dwa nie wyszły, także GMP nie jest aż tak dobre, bo mogło być bardzo to dobre. Ile tak szacujesz masz? Około 1410-1407. To da ci mniej więcej którą pozycję, jak myślisz? No nie mam pojęcia, jak no w tym, patrzeć, jak w tym roku będzie, ale myślę, że na roczne w tym roku miałem bardzo dobry sezon i będę wysoko w klasyfikacji loty młodych Mistrzostwo Polski rocznych, bo koeficjent mam tam 100 z hakiem, ale dzisiaj się dowiedziałem właśnie, że myślałem, że to będzie osobne mistrzostwo, ale dzisiaj się dowiedziałem od naszego rachmistrza, że gołębie, które mają również w mistrzostwie rocznych, to mają te same konkursy w kategorii A czy B i trzeba będzie teraz wybrać. Bo powtarzają się kategorie, na przykład kategorię B, tam mam 81 chyba, czy i teraz muszę wybrać po prostu jaką kategorię, które gołębie, gdzie wrzucić. A teraz chciałbym pokazać Państwu... Nim tylko przejdziemy, jeszcze raz zadam jeszcze pytanie. Tu wtedy, kiedy byliśmy na locie, wtedy te gołębie Ci tak ładnie siadały, powiedz, to był właśnie jakiś udany lot, że to się okazało, później był najlepszy lotnik, coś takiego? Tak, tak, miałem pierwszego, drugiego na oddział, to był bardzo dobry Czyli lot. Przynieśliśmy szczęście. Tak, w tym roku miałem najlepszy lot. To miałem 4 pierwsze na oddział, 68 wkładanych, 54 w konkursie. To tak bardzo dobra wydajność, no i sama czołówka. To pokażmy może te gołębie i te, może które Ci się najlepiej w tym roku sprawdzą. Zapraszam do środka. Gołębie są, dzisiaj były złączone w pary, bo w sobotę wracały z lotu. Lot był bardzo ciężki, dwudniowy. W pierwszym dniu miałem 5 gołębi na 27 włożonych. Brakuje mi w tej chwili jeszcze 4 gołębi, jednej bardzo dobrej samiczki, córki Nacjonala. No ale myślę, że jeszcze przyleci. Dzisiaj gołąbki połączyłem w pary, połączyłem gołębie, najlepsze lotniki z najlepszymi i łączyłem to wszystko dzisiaj na imbredy, czyli z Nacjonala synowie, z wnuczkami, bo ludzie najlepiej chcą kupować ode mnie gołębie z Nacjonala i żeby te gołębie były zimbredowane. To ja tak połączyłem to w parę. Tutaj idziemy teraz do tego gołębnika, w którym, przypomnijmy, tam jeszcze mieliśmy tak kamerę w czasie przylotu zamontowaną i widzieliśmy, jak te gołębie nawet wchodziły, tak? Tak, tak. Tak było właśnie, o tu zobaczmy. Znany nam jest ten gołębnik już. Zamknę tylko, o. Pokażmy tutaj te gołębie. Tu jest, o, na przykład jeden z moich najlepszych lotników w tym roku. Dwuletni gołąb 636. Skrzydło od razu tego gołębia. Proszę bardzo. Widzimy. Teraz gdzieś z ostatniego lotu przyłożył całym. Widać. Tutaj nie zrobił konkursu, a miał... Pokażmy, może tutaj zobaczmy koledze, jak to się trafiło, akurat mu pechowo uderzył. Uderzył gdzieś jeszcze skrzydło. Na szczęście chyba nie ma, nie, ale nie ma nic pokiereszowane. Nie, ale skrzydło ma jeszcze trafione, bo przyleciał na drugi dzień i teraz nie może. Jest to syn Nacjonala, był pierwszy w tym roku, drugi. Naprawdę to GMP miał super wszystko, no tylko brakowało mu maratonu i teraz troszkę zawiódł. No ale nie zawsze jest szczęście. Pamiętam, jak w 2008 robiłem mistrza Polski, trzeba było, żeby usiadły dwa gołębie i siadły pierwszy i drugi na oddział. Wtedy szczęście dopisało. No a w tym roku, no ale też jest bardzo dobry sezon. No to na tym polega, że raz się jest lepiej, wynik ma lepszy, raz gorszy. A z czym go masz sparowane teraz? Bo tu widzę. Teraz go mam sparowane z wnuczką. No widzimy. Taka nakarpiana samiczka. Z 2004 roku, tak? Tak. Nie, 10 czy 4? To jest niebiesko. To jest 2010. 10. Tu jest również bardzo dobry gołąb, syn Nacjonala. Też w tym roku bardzo dobrze leciał. Jest jaki ma numer? 502. Jest złączony z samiczką 501. Jest to jego półsiostra. Też córka Nacjonala, ale z innej matki. I też są złączone na pokrewieństwo. Rozumiem. Tak jak tutaj przypomnijmy, tam obiecaliśmy i będziemy mieli w przyszłości za jakieś 1,5-6 takich gołębi właśnie wywodzących się z tego Nacjonala na aukcji. Także kolegów zachęcamy tutaj do oglądania. Tutaj też mam również bardzo dobrą parę gołębi rocznych. Jest to córka Nacjonala,
razy po prawej stronie. Tak, razy samiczka od Wojtka Handerka po tym olimpijczyku. A z drugiej strony jest syn tej olimpijki 408 razy tego gołębia, co kupiłem z linii Prangę 10 razy pierwszy. Bardzo jestem zadowolony też również z tych gołębi. Też jest to taki... Tu chciałbym pokazać. To jest drugi pok z gołębiami. Ja tak ukradkiem tylko w tym czasie zobaczmy, co w karmikach kolega Dominik ma. O, zobaczmy te karma. To jest też bardzo dobra roczna samiczka, której nie włożyłem na ostatni jest lot. 814? 814, tak? Jest to wnuczka Nacjonala. Pokażmy tak z boku, może by nie potrafił. Jest to wnuczka Nacjonala, też w tym roku była pierwsza na oddział, druga na oddział. I wszystkie, ma chyba z 8 czy 9 konkursów i wszystkie w pierwszej 50. Także też jestem bardzo zadowolony z tego gołębia. A ja jeszcze powiedzmy, jak jesteśmy przy wynikach oddziału, kto z oddziału, takie kolejne miejsca zajął, jacy hodowcy? Na gołębiach z całości wygrałem ja, drugie miejsce mają Kowalczyk, Norbert i Zbigniew. Trzecie miejsce mają koledzy Basy ze Słowa, którzy fajnie lecieli i na ostatnim locie troszkę im się noga poślizgnęła, spadli na trzecie miejsce, ale utrzymali podium. Trzymałem kciuki za moich kolegów Piotra i Łukasza Mielcarka. Myślałem, że wskoczą na drugą pozycję, ale no nie udało im się w tym sezonie. Zakończyli? I zakończyli na dwóch czwartych miejscach i w typowanym i z całości. Tu jeszcze chciałbym zademonstrować tych gołębi właśnie Prangę. Z tego 260. Taki niebieski. Bardzo fajna samiczka z białym ogonem. Bardzo dobrze mi w tym roku leciała. Jaki ma numer? 818. Gołąb roczny. Jak wspomniałem, w tym roku naprawdę miałem bardzo dobry sezon na roczne gołębie. Najgorszy mój roczny ma chyba 6 konkursów. To ciekawe, bo jak gdzie byliśmy na filmach, to dużo kolegów właśnie narzekało, że gołębie roczne im się nie sprawdzały. Te gołębie wyraźnie w niektórych lotach spowalniały. Te starsze gołębie przychodziły lepiej, a właśnie roczniaki nie za bardzo. Tutaj kolega chce nam złapać taką samiczkę jeszcze kolejną, tak? Tak. Niebieska taka, bardzo ładna. A nie, tam już mieliśmy 814. Ale chciałbym pokazać. Ta jest bardzo podobna do niej, praktycznie taka sama. To siostra jej? Nie. Ale to praktycznie jest, taka sama jest. To jest też gołąb z gołębi Szelens. Ojciec tego gołębia wywodzi się od mojego przyjaciela Rysia Kopra z Gryźlin. On zakupił te dwa gołębie od Herbotca. To były dość drogie gołębie, po parę tysięcy euro kosztowały. I dał mi, złączył je razem i dał mi syna tych gołębi. Takiego imbreda, tak? Imbreda, tak. Ja dołączyłem swojego gołębia do tego i jest to jedna... Skrzydło może jeszcze raz. Jedna z najlepszych, no, jak widać dopiero dwa piórka, trzecie zrzucone. Także koniec sezonu, gołębie dwa pióra zrzucone. I jest to też bardzo dobry gołąb roczny u mnie wyhodowany. Myślę, że jako dwulatek będzie z niego bardzo dobra pociecha. Ona chyba ma, żeby nie skłamać, 10 konkursów i to też wszystkie same czołowe w 50, chyba najgorszy ma tam 90 konkurs. Nie chcę skłamać, bo tak za bardzo nie pamiętam. Sezon gołębi dorosłych, zaczynałeś iloma gołębiami, przypomnijmy kolegom? Zaczynałem sezon, na pierwszy lot wkładałem 92 gołębie. A na ostatni ile włożyłeś? Na ostatni lot włożyłem 27 tylko. Ale zostawiłeś jakieś gołębiku sam, tak? Tak, zostawiłem 35 gołębi. Z tego względu, że zapowiadały się straszne warunki atmosferyczne, był lot 735 km do mnie, pod wiatr, od 20 stopni rano już się zaczynało, do 38 na Niemczech. Był lot naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Hodowcy mieli duże straty, bo jak w Polsce rozmawialiśmy z kolegami, tam dużo właśnie oddziałów żałowało właśnie, że dokonali wypuszczenia, gdyż mieli problemy później właśnie z tego gołębia ze schodzeniem się. Tak, a jeszcze właśnie trzy gołębie włożyłem na Barcelonę, no ale nie udało. W tym roku była bardzo ciężka. Bardzo ciężka była, nawet ale... Nawet dla zachodnich hodowców. 2 kilometry ode mnie, mój bardzo dobry kolega, co ma gołębie ode mnie, ale akurat ten nie był. Ma 11 w Polsce, Mariusz Krajewski z Pracz, ode mnie z oddziału. Dobry hodowca, pierwszy raz włożył 11 w Polsce. I takie fajne takie zdarzenie, bo ja brałem udział w 2005. Miałem 11 samicę w Polsce, była siwo-biała. On w tym roku dał samiczkę siwo-białą, 11 samiczka w Polsce. Także gdzieś nas tutaj szczęście po tylu latach.
Także Mariusz się cieszy, jak przyjechał do mnie, to się cały trzęsł. No, oczywiście tych gołębi nie przyleciało tak dużo, była bardzo rekordowa ilość ich włożonych, było ponad 2282 gołębie, a przyleciało ich dużo mniej. Z tym, że gołąb, który pierwszy doleciał kolegów Łepuch, to był gołąb, który już czwarty raz zrobił Barcelonę, to jest ewenement w skali świata, bo taki gołębi się praktycznie nie spotyka. A tutaj kolega Dominik jeszcze nam mówi właśnie, że po sąsiedzku, ile kilometrów od ciebie on jest? 2 kilometry. 2 kilometry przyleciał, a ty twoje 3 dałeś, nie przyleciał żaden nie na razie. Nie przyleciał żadna. A informacji nie miałeś, że gdzieś tam złapali jakiegoś, nic, czy coś gdzieś się pojawił? Nie, także, ale ten w tym roku Barcelona była bardzo ciężka, gdyż te gołębie szły nie tak jak w latach poprzednich po 2-3 dni, ale przychodziły naprawdę 7-8 dni, to były chyba 8 dni, z tego co pamiętam, był ten pierwszy. Także, czy coś jeszcze będziemy dzisiaj kolegom przedstawiać tutaj? No to wszystko. Także na razie pokazałem dziękujemy. Kilka swoich najlepszych. Kolega jak wróci z czasu, bo teraz właśnie wyjeżdża, odwiedzimy go w czasie lotów gołębi młodych i powiemy, jak tutaj zrelacjonujemy, jak na pewno się postaram być, jak jakiś lot gołębi młodych jest i zobaczymy, czy równie dobrze będzie mu sprzyjało szczęście, tak jak w gołębiach dorosłych. Także na razie dziękujemy, życzymy sukcesu, no i tego oczywiście, co wcześniej, miłego wypoczynku na Mazurach. Do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam.